Studio 96. Zapraszam Mateusz Otyrchał. Moim i waszym gościem jest wokalista, autor tekstów, gitarzysta, dwukrotnie nominowany do Fryderyków. Został nagrodzony bestsellerem Empiku w kategorii Odkrycie Roku, co mm, te, pamiętam te chwile w ogóle, jak dostałeś tę nagrodę. Wydawałeś się być bardzo zaskoczony i szczęśliwy jednocześnie? Tak, tak było, rzeczywiście, bo ja do samego końca nie wiedziałem, że to ja dostanę, wiesz, tą statuetkę. I moment, kiedy yy, Daria Zawiałow i Szczyl Powiedzieli, że to ten Skorupa, to ja mówię, ale jak to w ogóle? Tak, także <laughs> zaskoczenie totalne. Wydałeś właśnie drugą płytę, która nosi tytuł Zeszyt drugi, Jakub Skorupa, tak oficjalnie, dzień dobry. No dzień dobry, cześć. No ale właśnie, jak to na tych, yy, na tych bestsellerach było, to znaczy tam pokątnie ludzie sobie szeptali, kto to jest ten Jakub Skorupa? Nie, nie do końca tak, no bo przecież znali w środowisku muzycznym. Wydaje mi się, że tak, że, że mm, jak gdzieś wiesz, też byłem w jakimś takim swoim y, tunelu, że nie za bardzo zwracałem uwagę y, na to, kto coś tam mówi i tak dalej, mm -hmm. y, w kuluarach. Y, wydaje mi się, że każdy z nominowanych wtedy miał takie same szanse na wygranie tej Nagrody, bo rzeczywiście wiesz, i, i, i była tam Daria ze Śląska, i był Franklin. Więc mega fajne, mega fajne grono, ale rzeczywiście ta nagroda przyszła już w momencie, kiedy ta płyta od pewnego czasu była na, na rynku. Ten zeszyt pierwszy wtedy. I ja też miałem wrażenie, że o ile rzeczywiście, ze, ten debiut cały czas trwał, bo to był jakiś tam proces do, docierania do, do słuchaczy, to w tym takim środowisku muzycznym, branżowym, gdzieś tam to moje nazwisko już trochę zaistniało i, 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 i sporo też osób już mnie kojarzyło. Mhm. Właśnie tak, tak sobie to ułożyłem w głowie, że pierwsza płyta, zresztą pierwszy dał ci taki klucz, klucz do drzwi z napisem Robi się poważnie, tak mi się wydaje. <laughs> To nie tylko nagrody, ale możliwość grania na dużych festiwalach, o których sobie porozmawiamy też. Kiedy pierwszy raz w ogóle, Jakub, poczułeś, że, że faktycznie robi się poważnie? To te bestsellery, czy, czy to był jakiś jeszcze inny moment? Ten moment przyszedł stosunkowo szybko w moim przypadku, bo w zasadzie już po pierwszym singlu po pociągach towarowych, które wyszły na początku 2021 roku to był chyba styczeń. I wiesz, ja totalnie jakby, ja byłem gościem, który miał, nie wiem, gdzieś tam w socjal mediach, może 10 followersów wtedy. I zdecydowałem się wydać samemu zupełnie ten pierwszy singiel. I parę dni później ta piosenka dostała się na playlistę Alternatywna Polska. Co chyba zaskutkowało tym, że dostałem kilka propozycji, bodajże 5 propozycji z różnych wytwórni muzycznych i nagle miałem takie ale jak to, że, że co? O czym wy chcecie ze mną rozmawiać? No i po, po, pojawiły się bardzo poważne też, właśnie mm, propozycje kontraktu, e, chociażby z DevGemu, na który ja się wtedy zdecydowałem. Były też różne dziwne telefony od ludzi, którzy obiecywali mi, że zaraz będę bogaty. Na te telefony no, reagowałem tak z przymrużeniem oka i raczej nie odzwaniałem. Natomiast no, to był taki moment, kiedy ja sobie pomyślałem: Oho, coś tu się zaczyna dziać, czego się no, nie spodziewałem. Powiedziałem A i trzeba będzie powiedzieć B. Pytanie: Czy to, to zobowiązanie jakoś ci ciążyło tak na, na psychę, czy, czy ty czekałeś na ten moment faktycznie, gdzieś tam w środku, jako Mały Kuba? Wydaje mi się, że to rzeczywiście było jakieś takie spełnienie właśnie tego mm, dziecięcego marzenia. Ja i tak. Pierwszą płytę na pewno bym nagrał, bo taki miałem plan już wtedy. E, właśnie z Kubą Dąbrowskim, z którym pracowaliśmy nad piosenkami, wiedzieliśmy, że zrobimy tą płytę tak czy owak dla siebie. Czy, czy pojawią się słuchacze, czy pojawi się wytwórnia, e, to, było, to było jakby dodatkowo. My się już wtedy na tyle dobrze znaliśmy i na tyle czuliśmy wspólny vibe, że wiedzieliśmy, że wchodzimy do studia e, robić płytę. Mm, I ten zeszyt pierwszy tak czy owak by się uka ukazał, czy ze wsparciem wytwórni, czy bez. Mhm. Mm Materiał na zeszyt pierwszy rozumiem, że leżał długo w tej przysłowiowej takiej szufladzie, no bo generalnie rysując twoją postać, Jakub, jesteś obserwatorem rzeczywistości, jesteś gościem, który... Ja sobie ciebie tak wyobrażam, chociaż nie znamy się prywatnie, że, że ty masz w swoim plecaku czy gdzieś tam w kabzie ten swój zeszyt gruby. Tak jak Eminem zawsze jeździł autobusem i pisał co widzi, tak, tak twoja płyta pierwsza to jest opis, Trochę Twoich przeżyć z przeszłości, natomiast ten zeszyt drugi to już jest taki opis teraźniejszości. Czy ten zeszyt, taki manualny, faktyczny, fizyczny, on istnieje w Twoim życiu? Tak. Jesteś takim, ty, czy, czy uprawiasz journaling, jak to się pięknie nazywa? Tak, uprawiam i wiesz co, tych zeszytów jest kilka, wręcz w, w moim mieszkaniu w Gliwicach one są w, róż, w, w, w różnych miejscach po prostu, um, tak, żebym nie miał zbyt daleko do, do szuflady, kiedy trzeba będzie wyciągnąć ten, ten zeszyt. I tak samo w moim, w moim studiu chyba dwa zeszyty. Jeden jest do zapisywania akordów, drugi do zapisywania tekstów. Natomiast ja się często łapię na tym, że jak wsiadam w pociąg i chociażby przyjeżdżam do Warszawy, to jednak zdarza mi się zapominać, i wtedy, wtedy no jednak telefon jest takim kołem ratunkowym, gdzie notatnik też pomaga. Ale rzeczywiście jestem gościem, który ma te analogowe zeszyty i długopis i zapisuje teksty, a przynajmniej fragmenty tekstów właśnie w tych zeszytach. Ty jesteś najpiękniejszą nagrodą dla wszystkich coach, coachów. Wiesz, którzy właśnie mówią, że ważne jest zapisywanie swoich myśli i nie lubią tych, którzy 1 stycznia kupują 15 pięknych zeszytów i potem wiesz, połowie roku okazuje się, że żadnego nie, jakby nie otworzyliśmy. Tak, tak, tak. Nie, No to ja rzeczywiście trzymam się tego, żeby, żeby zapisywać. Też przeszedłem chyba taką drogę, że gdzieś tam to wszystko się sprowadza też do takiego siadania rano, czasem wyciągania zeszytu i zapisywania. Takiego strumienia świadomości, i mm. e, niekoniecznie z tego powstają piosenki. Czasem piosenki e, powstają, wiesz, po prostu gdzieś na jakimś e, spa, spacerku, kiedy mam czystą głowę zupełnie i, 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 i przestrzeń na to, ale staram się rzeczywiście e, m, tak w tym nurcie. <laughs> Pracy nad sobą, zapisywać, co tam we mnie gra. Yy, nie, zawsze są to, nie zawsze są to łatwe rzeczy, co pewnie słychać na tych albumach, yy, ale na pewno mi to gdzieś pomaga. Także yy, zastanawiając się nad moją przyszłością i emeryturą, to być może ja sam zostanę tym coachem wiesz. Będę... <gry> Bardzo opłacalny. So, idź no, w to. Dokładnie. Idź w to, naprawdę wiesz. Yy, już fundamenty masz. myślę. <gry> tak, tak. <gry> yy, opisy rzeczywistości. Przewijają się na zeszycie drugim, z którym jechałem w ogóle do pracy dzisiaj. I to jest fajne, bo płyta, czekaj, tylko sprawdzę, żeby się nie pomylić, ma 34 minuty, to jest mniej więcej tyle, ile mój DS do pracy. No to widzisz, tak celowałem właśnie w te krakowskie korki. Zastanawiam się, czy to jest płyta do samochodu, bo ja uważam, że nie. Uważasz, że nie? No to y, szkoda, bo ja trochę chciałem, żeby to była płyta do samochodu, a przynajmniej kilka piosenek, szczególnie biorąc pod uwagę na to, jak zrobiliśmy y, partię basu i stopy y, w piosence, chociażby Zapominam się. No to, to moim zdaniem najlepiej brzmi właśnie w samochodzie. I teraz wciśniemy pauzę. Kuba, nie chodzi mi o muzyczną stronę. Chodzi mi o teksty. A, tak, okej. Okay. Wiesz dlaczego? Bo ja jestem w stanie się zamyślić i wpierniczyć w gościa przede mną. Dobra, to teraz, teraz, teraz rozumiem absolutnie ławka. No. Mój dobry znajomy Marcin, który jest, wydaje mi się, że takim moim bliskim. Fanem, ale też zawsze mówi szczerze o mojej muzyce. On mi powiedział w zeszłym tygodniu, jak mu wysłałem tą płytę w końcu, powiedział tak, Kuba, wiesz co, próbowałem tego słuchać tak singlowo, ale muszę znaleźć te 34 minuty w swoim życiu, żeby się wyciszyć, żeby się zamknąć po prostu w pokoju i puścić sobie tak jak kiedyś słuchał, tak jak kiedyś słuchał, wiesz, jakichś analogowych płyt, tak samo chciał znaleźć przestrzeń na. Na tą moją płytę, i dopiero po tygodniu mi odpisał, w końcu mi się udało znaleźć te 34 minuty, żeby posłuchać od początku do końca. Przeżyć te emocje, które są w tych piosenkach. I chyba rzeczywiście tak jest, że tak jak ty mówisz, być może nie jest to idealna płyta do słuchania w samochodzie, kiedy gdzieś tam wiesz, musisz pilnować drogi i tak dalej. To jest chyba płyta taką, którą warto przesłuchać w spokoju, co jest trudne, wydaje mi się, w ogóle w dzisiejszym świecie, bo ja sam widzę po sobie, że coraz. Ciężej jest mi znaleźć taką przestrzeń na tylko i wyłącznie muzykę. Mm -hmm. e, wiesz, gdzieś tam jako, ja, ja, jako fan staram się, ale łapię się często na tym, że ta muzyka jest bardziej gdzieś w tle, właśnie czy to w samochodzie, czy tam e, po drodze, na, na, na spacerze, czy w trakcie sprzątania. A chyba ten album jest właśnie taki trochę oldschoolowy, że e, warto go sobie puścić tak e, i posłuchać w 100%. Może dlatego też jest taki krótki, że nie ma wiesz, yy, godziny, yy, tylko 34 minuty, tak, żeby jakaś część słuchaczy miała szansę znaleźć te pół godzinki na to. Dla odbiorcy w 2024 idealnie, bo jeśli żyjemy w społeczeństwie jakimś takim, wiesz, TikTokowo, szybkim Twitteraz, wszystko, McDonaldyzacja życia, jak to pięknie się na Wosie mówiło, czy i tak dalej, i tak dalej jesteśmy w stanie skupić uwagę no, na, w krótkim czasie i, i oby najkrótszym, to e, Ty zapraszasz na tej płycie do swojego osobistego świata, i brakiem szacunku jest, moim zdaniem, słuchanie jej, wiesz, e, w metrze czy e, w drodze do sklepu, tylko o to mi chodzi. Mm, czaję, czaję. Po, potrzebuję spędzić z Tobą czas i, i, i dać Ci tę uwagę, wiesz? E, tak naprawdę, bo, bo Ty sporo siebie dajesz na tej płycie. E, to prawda, to prawda. Jest tam e, kawał moich w, wnętrzności wręcz. E, nawet nie wnętrza, ale, ale takich naprawdę. Czasem ciemnych zakamarków tego, tego skorupy, i ja czuję, że na tej płycie pokonuję jakąś taką kolejną barierę w kontakcie ze słuchaczem, chociaż w samym procesie twórczym, kiedy pisałem te piosenki, ja zupełnie nie myślałem o, o odbiorcach. Przede wszystkim myślałem o tym, że potrzebuję. Jakoś wyrazić to, co jest we mnie, i stanąć tak jakby przed lustrem. Czyli mm -hmm. te piosenki, one mi służą jakoś w taki, taki autoterapeutyczny sposób wręcz. Um, no, więc może, może właśnie dlatego. Chociaż ja mimo wszystko um, jako artysta liczę na to, że ktoś tego w metrze posłucha, no, tego tunelu. Absolutnie. Słuchajmy jej jak najczęściej w wielu miejscach. Zastanawia nie tylko właśnie, postawiłeś na szczerość, postawiłeś na siebie, postawiłeś na to, że wyjmiesz z szuflady ten notes i go po prostu opakujesz w muzei i dasz to ludziom. Nie ciążył nad tobą jakiś tam ciężar drugiej płyty? Wiesz, nie, nie myślałeś w perspektywie takiej, okej, okay, uzewnętrzniłem się na 34 minutach, ale może pokombinujmy z chłopakami coś takiego, żeby zrobić hit? nie do końca szczery z własnym sobą. Nie, w ogóle nie czułem takiej potrzeby, żeby, żeby robić hit, który nie byłby w stu zgodny ze mną. Ja chyba też po prostu nie umiem takich rzeczy robić i mm -hmm. stwierdziłem, że będę, będę konsekwentny w tym, co wychodzi mi najlepiej, czyli w opowiadaniu o tym, co mnie otacza i o tym, co mi gdzieś tam wiesz, w, w sercu leży. Natomiast... Jeśli chodzi o ten proces w ogóle powstawania drugiej płyty, no to to było bardzo ciekawe doświadczenie, żeby się zmierzyć z tym, co się wydarzyło przy okazji pierwszej płyty. Bo wiele osób mówi, że jak na, jak na tak niszową muzę i tak alternatywny świat, to jednak był to sukces. I te nominacje do Fryderyków i, i, i odkrycie Empiku było... Z kosmosu się nie wzięły. Tak, dokładnie. I jak gdzieś tam na pewno w sobie musiałem się z tym oswoić, zmierzyć i w momencie kiedy wchodziliśmy do studia, żeby rozpocząć pracę nad drugą płytą, to na pewno gdzieś musiałem tak szczerze ze sobą pogadać, że stary, słuchaj, bez względu na to co się wydarzyło, to liczą się te piosenki i to, żebyś był nadal po prostu sobą i żebyś był ze sobą szczery. I były gdzieś tam, wiesz, takie głosy. jak Ja pamiętam moment, kiedy miałem domówkę y, tej drugiej płyty. Y, I gdzieś tam ludzie, którzy pracowali ze mną przy pierwszej płycie, czy gdzieś tam byli w okolicach, mówili: A czy Ty, Kuba, jesteś pewien, że tak muzycznie to chciałbyś trochę czasem przyspieszyć, albo żeby te piosenki były takie bardziej brudne, gitarowe? I przesterowane. No i ja mówiłem: No, no, no tak, jakby y, chcę, żeby ta płyta też była ewolucją. Może nie do końca rewolucją, ale żeby nie powtarzać tego, co się wydarzyło na pierwszej płycie, szczególnie pod kątem muzycznym. Że tu mi akurat zależało na tym, żeby y, ta płyta brzmiała trochę inaczej. Też miało na to wpływ to, że wiesz, przez te trzy lata ja zacząłem y, grać koncerty, założyłem zespół o nazwie Jakub Skorupa i wszyscy w zespole czuliśmy, że potrzebujemy trochę takiego materiału, który y, zacznie z nas wyzwalać jeszcze więcej energii na scenie. I wydaje hmm. mi się, że ten materiał, on ma bardzo duży potencjał koncertowy. Ma ogromny potencjał koncertowy, czyli wracając, cytując ciebie zresztą z kawałka, Dobrze to mm -hmm. wymawiam. Rzadko słuchasz RMF, raczej słuchasz siebie. Tak, tak, tak. Chociaż wiesz, RMF jest taką stacją, że y, gdziekolwiek się nie ruszysz samochodem, to, y, to jest jednak najlepszy zasięg, największy. To prawda, to prawda. Y, bo muzyczne inspiracje chciałem Cię podpytać, bo ja kilka rzeczy słyszę na tej płycie. Nie wiem, czy teraz y, się, wiesz, nie przestrzele zupełnie i się miniemy jak te żywe. Y, Sonlux i Two Feet. Słyszę. Okej, okay, okej. Okay. No, rzeczywiście, jak tworzyliśmy jakieś takie playlisty um, przed wejściem do studia, szczególnie no, ja tworzyłem sobie takie playlisty, żeby móc sprecyzować, jaką ja mam wizję muzyczną tej płyty. Mm -hmm. To rzeczywiście ci artyści też się przewijali na tych playlistach. I było tak, że wiesz, że. Mm, Przekrój brzmieniowy tych moich playlist był o, ogromny, bo i pojawiało się gdzieś tam Arctic Monkeys, i, pojawi, i pojawiał się Massive Attack, i y, pojawiał się właśnie y, Sonlux czy, czy na przykład Woodkid. Y, mm -hmm. I to wszystko byli e, i są artyści, których ja na co dzień po prostu słucham. E, I wydaje mi się, że ta muzyka właśnie pod kątem takim brzmieniowym jest wypadkową tego wszystkiego. I nad, wie, nad większością piosenek e, na tym drugim albumie ja pracowałem z Domi Las. Jako producentką i my słuchamy bardzo podobnej muzyki, aczkolwiek mamy też różne, mm, różny background muzyczny. To znaczy, ja jestem takim gościem, który potrafi coś tam zagrać na gitarze. Czasem wiem, jak się dane akordy nazywają, czasem nie. Jak ktoś mnie zapyta, co ja tam, co ja tam gram, natomiast Domi jest yy, wy, wy, wykształconą yy, muzyczką, mu muzykiem i. I o wiele więcej wie na temat tego, co tutaj można by było zrobić i tak dalej. Natomiast bardzo mocno się zgadzamy, jeśli chodzi właśnie o inspiracje muzyczne. Razem chodzimy na koncerty jako fani. Często właśnie przyjeżdżamy do Krakowa, jak są jakieś większe eventy. I, no i tak, więc myślę, że, że dobrze odczytałeś te, te inspiracje. A byłbyś w stanie współpracować z kimś, kto się rozjeżdża z tobą jakimiś tam muzycznymi drogami? W sensie słucha czegoś innego? Myślę, że tak. I to się trochę wydarzyło przy pierwszej płycie, bo o ile ja i Kuba Dąbrowski mamy bardzo podobną wrażliwość muzyczną, to często słuchamy zupełnie różnej muzyki, i, okay. i, i było tak, że wręcz podrzucaliśmy sobie różne inspiracje przy pierwszej płycie i dzięki temu też wiesz, odkrywaliśmy jakieś nowe, mm, nowe rzeczy zupełnie, więc to też, jest, to, to też jest fajne. Natomiast akurat jeśli chodzi o ten drugi album, to ja miałem na tyle sprecyzowaną wizję tego jak chciałbym, żeby to brzmiało, że tutaj rzeczywiście potrzebowałem kogoś, z kim byliśmy w 100% na tej samej płaszczyźnie, jeśli chodzi o, o, o muzeę. Jak się czujesz w Polsce? To jest pytanie, które pewnie sporo osób ci zadaje po przesłuchaniu chociażby Dzień dobry, jestem z Polski. <laughs> A, ja nie słyszę frustracji w tym kawałku. Ja słyszę e, nawet trochę e, jakby to ubrać w słowa, niepogodzenie się z tym, w jakim kraju żyjemy, ale, ale gdzieś tam przemycasz też takie małe podziękowanie za to, że ten, jed, jednak ten kraj cię ukształtował, mimo że mieszkałeś długi czas w Londynie i już trochę, trochę zwiedziłeś świata. Jak się czujesz w tym kraju? No oczywiście jest tak, że są różne wiesz, dni, aczkolwiek we mnie jest bardzo duża doza akceptacji i... Ja mam wrażenie, że zajęło mi trochę czasu, zanim ja doszedłem do tego wniosku, że też nieważne gdzie jestem, ale jest ważne to, co ja mam w sobie i właśnie mm, mm, jakie są te emocje i czy ja sobie pozwalam na te emocje. Natomiast wracając właśnie do, do, do Polski, mam tak, że ja bardzo mocno czuję, szczególnie w ostatnich latach, jak, jak wiele zawdzięczam. Temu miejscu i to, że ten kraj mnie ukształtował. I wydaje mi się, że e, też taki dojrzały patriotyzm to nie jest wystawianie słodkich laurek e, naszej ojczyźnie, ale jednak też patrzenie na te e, rzeczy, które wymagają czasem e, powiedzenia sobie w twarz, że jest tak albo jest tak, i dzięki temu można coś, e, można coś w tym kraju zmienić. Więc e, rzeczywiście we mnie rzadko jest frustracja tak naprawdę związana z tym, co, co u nas występuje w naszym krajobrazie. Może jakiś czas temu była ona nieco większa. Te ostatnie wybory parlamentarne być może coś zmieniły. Natomiast masz rację, jest duża doza, doza akceptacji we mnie jeśli chodzi o, o, o ten nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem czasem. <grym> Mimo wszystko chyba tutaj stawiasz kropkę i nie chcesz za bardzo wylewać pomyj, bo, bo ja nie widzę w tobie artysty, który na przykład chciałby wydać płytę Manifest, jakieś rozliczenie z polskością i tak dalej, i tak dalej. Przemycasz dosłownie jeden numer a propos naszego kraju, a propos tego, jak się w nim czujesz i to, i, i, i to wystarczy. Tak, to, to, dla mnie, to dla mnie zamyka temat, jeśli chodzi o, o, o Polskę i też dzień dobry, jestem z Polski mimo wszystko. Jest takim utworem, w którym jest jakieś, jakaś doza takiego przymrużenia oka, i wiesz, nie bez przyczyny pojawia się tam chociażby postać Grzegorza Rasiaka w momencie, mm -hmm. kiedy ja mówię o tym, że mm, jestem artystą, który czasem też cierpi na brak formy, i to też jest takie, wiesz, tutaj opisuję niby tą, 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 tą polską rzeczywistość, ale de facto też bardzo dużo mówię o sobie i o tym, że to ja mam te. E, czarne myśli w głowie, e, i to mnie gdzieś tam coś, e, co, 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 coś, coś uwiera, ale może inni ludzie mają inaczej, i to też jest spoko po prostu. Często chyba miło wracasz do swoich gliwic. Mówię tutaj o, tak. o wspomnieniach i, i tym, co się działo w latach 90. Jesteś rocznik 86, więc rozumiem, że wychowany w latach 90. to jest dobre stwierdzenie. Tu już byłeś świadom tych wszystkich pięknych rzeczy, które nam się wydarzały wtedy. Seriali Kaczora Donalda, gumy Turbo i tak dalej. Ogarniałeś temat bardzo dobrze. Jak sobie wspominasz gliwicę, to. To, co ci przychodzi do głowy m, od razu, Wiesz jakie, co? jakie emocje. Yy, no, tutaj muszę leciutko sprostować, bo ja mieszkam w Gliwicach obecnie, ale wychowywałem się w Knurowie, który jest zaraz obok Gliwic. Okay. I zawsze, jak się pojawia temat Gliwic, to yy, tutaj przytaczam Knurów, bo też jest to piękne miasteczko. Yy, polecam każdemu wycieczkę do Knurowa. Natomiast, yy, jak sobie wracam, właśnie wspomnieniami, to. Na pewno to był jakiś taki w ogóle beztroski czas lat 90., w których mnóstwo rzeczy się działo. Wiesz, jeśli chodzi o w ogóle transformacje i te, ten szalony czas, który wtedy występował też na Śląsku, to był czas zamykania wiesz, niektórych kopalni, czy tam ograniczania tego, tego wydobycia węgla kamiennego, co miało wpływ też na tą lokalną społeczność. W jakimś stopniu. Natomiast mm, dla mnie, jako dzieciaka, który wtedy się wychowywał w tamtym miejscu, no to to, był, to było jakieś takie wspaniałe doświadczenie. Szczególnie, że to były czasy jeszcze przedinternetowe, tak naprawdę bardzo takie analogowe. I ja y, wspominam tamte, y, y, tamten czas jako po prostu takie wiesz bieganie pod blokiem i granie w piłkę e, i odkrywanie tego co się czai tuż za rogiem i słuchanie muzyki przede wszystkim gdzieś tam z kaset magnetofonowych e, czasem niestety muszę się przyznać że też mi się zdarzało nagrywać piosenki z radia na kasety jak nie, nie, <śm> nie, z, nie tylko tobie <śm> właśnie <śm> <śm> także ten proceder niestety e, e, kwitł wtedy Mam nadzieję, że nie zamykają do więzienia po latach no za. No właśnie, może to się już przedawniło. Także <laughs> <Na> <laughs> tak, jak coś, to ręce do góry jestem tutaj. E, no, ale ta muza lat 90, 90. też na pewno mnie mocno kształtowała wtedy. Śląsk sobie tak wyobrażam, że o mały woz nie zostajeś metalem. E, no tak, tak. Gdzieś tam y, jeszcze niedawno miałem, miałem koszulkę y, metaliki, gdzieś tam, z moich tych wczesnych. E, lat przełom, przełomu lat 90 2000, chociaż niektórzy pewnie by się spierali czy Metallica to tak naprawdę metal. E, no tak, e, czy trash, e, tak, czy, yeah. kiedy oni się skończyli, czy na Kilemol, czy może później. Ja <laughs> <Uwielbiam>. ich <laughs> tak, ja ich zacząłem odkrywać stosunkowo późno, no bo e, gdzieś tam dopiero przy płycie Load i Reload, także to już były takie bardziej rokowe płyty, mm -hmm. niż, niż metalowe. Ale miałem, miałem długie włosy i słuchałem takich kapel. Chodziłem na koncerty metalowych zespołów, mm, takich lokalnych bardziej, bo wtedy też rzeczywiście takie, takie granie gdzieś tam jeszcze w klubach się pojawiało. Wydaje mi się, że teraz chyba ta muzyka też przechodzi jakiś rodzaj takiego renesansu. Jak tak patrzę na, na, na plakaty na, na mieście, to, to chyba nadal to się dzieje. Tak, powiem Ci szczerze, że jak sobie chodzę po Krakowie, czy gdzieś tam wpadam na jakieś dżemy, to bardzo dużo plakatów widzę metalowych zespołów w ogóle, wiesz? Koncert tam, po, po nich zagrał, coś tam, coś tam, wiesz? Po prostu. E, no, tak, wracam. No, no, mi, mi nawet znajomy właściciel pewnego klubu muzycznego powiedział, że on o wiele bardziej lubi organizować koncerty metalowe niż na przykład rapowe bo publiczność metalowa jest taka, że przychodzą po prostu stadnie na koncerty i też można na nich dużo pieniędzy zarobić, bo dużo piwa y, kupują no, z baru, a, a fani rapu raczej gdzieś tam tak y, albo stronią od alkoholu, albo wolą inne używki, mm -hmm. więc on mówi, no koncerty metalowe to jest coś dobrego dla klubu. A sam na co chodzisz? Na co lubisz chodzić? No ja słucham dużo takiej e, polskiej muzy około alternatywnej, można powiedzieć, że wiesz, często jak tylko gdzieś w okolicy gra na przykład Dawid Tyszkowski, to, to idę na jego, na, na jego koncert. Daria ze Śląska to też jest taka E, taka postać, którą sobie bardzo cenię, i w, wydaje mi się, że w ogóle w ostatnich latach polska muzyka e, m, przeżywa kolejny taki okres e, rozkwitu i pojawiło się kilku nowych wykonawców, e, na których chociażby koncerty bardzo lubię e, chodzić. No i m, cały czas mam tak, że e, jak przyjeżdżają jacyś moi idole z przeszłości, to staram się wybrać na koncert. M, m, Chyba było rok czy dwa lata temu w Krakowie właśnie grał Pearl Jam mm -hmm. e, i byłem tak blisko sceny, że nie mogłem w to uwierzyć, że widzę Diego Wedera e, po prostu bez lornetki, e, stojąc na płycie, więc mega doświadczenie. No, także cały czas chodzę na koncerty, lubię to e, jestem przede wszystkim właśnie fanem muzy. Czyli Pearl Jam grał ci w uszach dość mocno e, o, tak. z, za dzieciaka? Tak, tak, tak. I odkryłem ich bodajże w roku 2000, kiedy wychodziła ich płyta, której nazwy do tej pory nie umiem wymówić, czyli binaural, czy binaural, czy jakoś mm -hmm. tak. Tam jest taka piękna piosenka Nothing as, as it seems mm -hmm. i Light Years. I oni akurat wtedy grali dwa koncerty pod rząd w katowickim spotku. Ja na te koncerty się niestety nie, nie wybrałem, bo już moje kieszonkowe wtedy b, b, było tak, tak malutkie, że nie byłem w stanie uzbierać, ale przy okazji tych koncertów ja się dowiedziałem w ogóle tak świadomie, że istnieje właśnie e, taki zespół jak Pearl Jam i kupiłem sobie ich płytę wtedy. No i miażdżyłem przez całe wakacje i do dzisiaj to jest jedna z moich ulubionych płyt w ogóle, bo, bo mam dużo fajnych wspomnień z nią związanych. Czyli raczej grunge w tamtych czasach? W sensie czwórka Seattle i tak dalej, i tak dalej? Czy, o czy, tak, czy, tak, czy? tak. Mhm. Bardzo okay. Mocno. Bardzo e, mocno. Właśnie Nirvana, Pearl Soundgarden przede wszystkim. E, to były takie, takie zespoły, które e, mocno się przejawiały, kiedy ja byłem chyba w takim bardzo ważnym czasie w moim życiu, czyli w gimnazjum, bo byłem tym pierwszym rocznikiem, który w ogóle poszedł do, do gimnazjum. Miałem ten, wiesz, indeks gimnazjalisty Jasne, jakieś takie absurdalne klubie, tak, rzeczy. I jeszcze był jeden ważny zespół wtedy, czyli Offspring, którego ah. dzisiaj czasem wracam, ale jakoś tak tych nowych rzeczy w ogóle nie kupuję jakoś nie, nie jestem w stanie. Ale no, wtedy to był to, to, to byli mocni zawodnicy dla mnie. No, takie połączenie to był taki trochę pankrok, ale w jakimś takim nieco ugrzecznionym wydaniu też, mm -hmm. że może y, ja jednak, pomimo tej takiej mojej buntowniczej natury, wtedy to gdzieś tam zawsze chciałem być. Y, y, grać zgodnie z zasadami, to nie byłem takim, wiesz, nie miałem takiej duszy stuprocentowego punkowca yy, i, i Offspring jakoś do mnie w tym wszystkim prze, prze, przemawiał, no. no. wiesz, opisywali rzeczywistość tak naprawdę. Dzisiaj też można się odnieść do tego, że wiele, wielu artystów mogłoby zostać punkrockowcami, jeśli by tylko zmie zmienili kierunek muzyczny, no bo <laughs> punk rock chyba jako pierwszy tak... Yy, tak bardzo odważnie mówił, jak jest tak naprawdę. To zgodzisz się ze mną zapewne, bo... Tak, tak, tak. I jeszcze, U... e, a wszedłem ci w słowo, ale wydaje mi się, że też to, co było pociągające w ogóle w tym takim e, nurcie e, powracającego wtedy punku i takich zespołów jak właśnie e, Offspring, jeśli możemy ich wpisać do, no to był taki trochę jednak... Myślę, neopunk tak, taki. Coś, tak, coś takiego też w ogóle przypisywanie łatek do muzy, to jest coś, czego ja na przykład nie potrafię i szukam zawsze słów, jaki to może być gatunek. Ale wracając Aha. do tego Offspring'a i takich zespołów, co mi się mega podobało w nich, to to, że to nie zawsze byli goście, którzy potrafią dobrze grać. I, yy... Dexter Holland jest doktorem medycyny? Tak, tak, tak. No, tak, właśnie. Tak, właśnie. Także, także nie zawsze te, żeby tworzyć taką muzykę, nie zawsze potrzebujesz być wirtuozem na swoim instrumencie, a często nawet te zespoły powstawały w taki sposób, że była paczka kumpli, którzy chcieli po prostu założyć zespół i wtedy się uczyli grać na tych instrumentach. Ja bardzo dobrze znam takie historie właśnie z moich początków w muzyce. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze właśnie ta chęć wyrażenia siebie, a nie to, jak dobrze grasz na gitarze czy tam na bemnach. Jeśli jest w tobie energia, jeśli jest w tobie potrzeba um, jakiegoś takiego szczerego wyrażenia tego, co w tobie gra, no to to jest najważniejsze. I w tych zespołach to było. Pamiętam, jak miałem e, 8 lat i tata mi przyniósł kasetę, bo miałem radio e, na kasety i przyniósł mi kasetę i mówi: "Masz tu, posłuchaj dobrej muzyki". To, to pierwsza moja kaseta w życiu, nie? Ja tak czytam Americana. O, co, no. to, co to jest? No i potem absolutnie <laughs> przepadłem, <nie>? W sensie <śmiech> Tak. <śmiech> Totalnie. A Linkin Parku ciebie grał czy nie? E, nie, 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 ja byłem, ja byłem okay. z tego z tego teamu, który e, jak był podwójny koncert Pearl Jamu i Linkin Parku na Stadionie Śląskim w Chorzowie w tam 2000 w roku. To ja miałem tak, ale dlaczego? Dla, dlaczego? Dlaczego ja muszę stać na tej płycie i czekać na Pearl Jam, słuchając okay. Linkin Parku, natomiast wtedy na tym koncercie bardzo mnie do siebie przekonali. Że o ile nie słuchałem ich z płyt, nie słuchałem ich z kaset, to ten koncert był takim momentem, kiedy zrozumiałem, dlaczego ludzie idą. Za tą muzyką, bo mm -hmm. energia była po prostu fantastyczna i, i, i mocno doceniłem to, co, to, co e, robili wtedy. Oni chyba teraz e, po tej tragedii e, z Chesterem wró wrócili z wokalistką. Mają nową wokalistkę, tak? 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 Chciałem Cię zapytać, ale okazuje się, że nie jesteś takim szalikowcem, no. więc, więc nie poznamy Twojego zdania. Co myślisz, bo ja na przykład wiesz z otwartymi oczami obserwuję komentarze i to, co się dzieje właśnie z tą Emilii. Jak jest roustowana bardzo mocno? O. Wiem, że ona się pojawiła, ale w, 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 wydaje mi się, że prawem każdego zespołu jest to, żeby szczególnie w takich sytuacjach, kiedy no, dzieje się taka tragedia jak, jak, jak śmierć Czestera, żeby po pewnym czasie spróbować pójść dalej. Więc ja bardzo szanuję ich za to, że zdecydowali się na, na, na ten krok. Tak, bo ciężka sprawa stracić wokalistę i lidera, który jest kojarzony z zespołem, raczej zespół z nim, prawda? No. Myślę, że to jest duży, duży ciężar. Nie o Linkin Park, o tobie, Jakub, właśnie, gdzie cię zobaczymy koncertowo w jesiennym sezonie? Będziemy w listopadzie w siedmiu miastach, jeśli dobrze pamiętam, w całej Polsce. Będziemy w Gdańsku, w Warszawie. Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Także mm. tych miast jest trochę. Mam nadzieję, że z wszystkimi fanami, którzy mają ochotę się spotkać, to się spotkamy, zbijemy piątkę. Gramy w pięcio, pięcioosobowym składzie, także mam nadzieję, że będzie super energia z naszej strony i te piosenki zyskają jeszcze Dodatkowego kopa, po prostu, bo jakoś tak wszyscy właśnie w zespole, pomimo tego, że zeszyt pierwszy jest dosyć spokojną płytą, to już przy zeszycie pierwszym zaczęliśmy wnosić trochę więcej takiego rokowego pazura w tej piosenki. I wydaje mi się, że ta druga płyta, ona jeszcze bardziej może pójść w jakieś takie wariactwa sceniczne. Także zapraszam. No, jak rok temu Cię widziałem na Nexfeście, to już było widać taki apetyt na lekkie odpięcie wrotek na scenie. O tak, tak, tak. No to widzisz, cieszę się, że byłeś na tym koncercie, bo to też był dla nas ważny koncert i rzeczywiście to był też już dobry moment na posłuchanie skorupy na żywo, bo um, już gdzieś tam. Wiesz, przez te pierwsze dwa lata yy, też ja przeszedłem, mam, mam wrażenie, długą drogę, jeśli chodzi o to granie na żywo, bo przed pierwszym koncertem to zupełnie nie wiedziałem, czy ja dam radę wyjść na scenę, bo jednak byłem tym, wiesz, introwertykiem, który mm -hmm. pisał do, yy, do szuflady. Co się wydarzy według Ciebie wokół trzeciej płyty, jeżeli ona kiedyś wyjdzie? Jestem, jestem ciekaw czy, bo puenta tej jest oczywista. Jest ci smutna, ale stabilnie. <grymne> <grymne> tak, tak. Co musiałoby się stać, żeby trzecia płyta była jakąś eksplozją radości, ekscytacji? A może ty chcesz w ogóle wyjechać do Londynu z powrotem, o, na przykład. I nie robić wiem. tam muzy. Wydaje mi się, że nie, że Londyn to jest bardziej zamknięty rozdział, jeśli chodzi o moje życie. Okay. Natomiast, no, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jaka będzie trzecia płyta i o czym ona będzie, bo o ile ja zapisuję cały czas jakieś fragmenty tekstów, jakieś tam um, zapiski, właśnie z których mogą powstać piosenki, to jeszcze te piosenki nie, za, nie zaczęły powstawać. I nie wiem, zobaczymy po prostu, co życie co co przyniesie. przyniesie tak. Bo trochę tak z tymi piosenkami jest, że one powstają w taki bardzo podświadomy sposób. To znaczy, że ja coś przeżywam, ale tak naprawdę to się dowiaduję, co napisałem w momencie, kiedy już to napiszę. I Jasne. pomimo tego, że te albumy są w jakimś, w jakimś stopniu takimi koncept albumami, to ten proces kreatywny jest bardzo taki, podświadomy i bardziej polega na moim jakimś takim połączeniu ze sobą i z, z, z właśnie z kosmosem. I, 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 I czekam, tak naprawdę też jestem ciekaw, co się, co się wydarzy, jeśli chodzi o trzeci album. Życzę Ci wszystkiego. Najlepszego, jeśli chodzi o to, żeby wydarzyły się wszystkie najpiękniejsze rzeczy, jakie tylko masz zapisane, i, i żeby ta druga płyta przyniosła mm, równie wspaniały, jak nie większy mm, sukces, co zeszyt pierwszy Kuba. Jakub Skorupa, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. No dzięki, wielkie. Dzięki.